Wiedza ojca Pio, tom drugi. System miłości. Autor Wiesław Matuch. Świadomość anioła potrafi ogarnąć wszystko oprócz Boga. Natomiast wszystko nie potrafi ogarnąć naszej świadomości. Dlatego Bóg jest wielkim Bogiem, a nie małym stworzeniem. W naszych galaktykach, w jakich jesteśmy umieszczeni jako uchodźcy i więźniowie w barakach różnych planet, jest bardzo źle. Jedynie niebo jest idealne. Marzymy o nim codziennie. Niepotrzebnie je opuściliśmy, powodowani chęcią zdobycia doświadczeń, z ciekawości i omamieni przez sztuczną naukę. Bóg jest tolerancją i samym dobrem, dlatego dając wszystkim wolność, zaryzykował. Wiedział, że jego dzieci stworzone przez niego będą chciały stać się bogami, ale wolność to wolność. I z własnej woli stali się bogami. Skutki tego są tragiczne. Cierpienie, śmierć, pogorzelisko tak w duszy, jak i w materii. Trzęsienia ziemi, zabijanie, śmiertelne wypadki związane z odwiedzaniem grobów rodzinnych na Dzień Wszystkich Świętych, nienawiść i tym podobne. Kto ma otwarte oczy mądrości, zaczyna to widzieć. Zapachy ziemskich kwiatów jedynie mydlą nam oczy, dlatego że zapomniano, jak pachną kwiaty w niebie i jaka rozbrzmiewa tam muzyka. To nie jest bajka. To konkret odczuwalny namacalnie na własnej wyposażonej w receptory nerwowe skórze i w szarych komórkach mózgu. Prawdziwy anioł, zwolennik oryginalnego Boga, to anioł, także człowiek dzisiaj, który chce kochać niezależnie od wszystkiego. Dobry i spokojny dzień to dla rozwoju ważna rzecz. Zadowalający nastrój duszy, utrzymywanie stałych uczuć miłości i ciepła jest niezwykle ciężko uzyskać tutaj, w materialnych, niedoskonałych galaktykach. Żyjemy w kołchozach galaktyk, na wygnaniu, na Syberii zimnych uczuć, zakodowanych nam w jądrach i błonach naszych komórek ciała, w końcówkach połączeń między światem zewnętrznym a wewnętrznym, w biochemicznych łączach. Trudno jest to pokonać. Właściwie nie ma takiej możliwości. Dopiero śmierć kończy nastroje, ale to też nie taka prosta sprawa i różnie to bywa, bo niektórzy po śmierci znów chcą materialistycznego i ateistycznego ciała. A znalazłszy się w nowym, kolejnym ciele, znów nie wiesz nic i walczysz ze wszystkimi, a szczególnie z Bogiem, twoim najlepszym, najbardziej tolerancyjnym rodzicem. Zachowujesz się tak przez zaniechanie szukania, poprzez swoją niewiedzę, rzekę zapomnienia poprzednich żyć i przez swój rażący egoizm. Dużo w nas jest do naprawienia. Wiedza ojca Pio, tom drugi. System miłości. Autor Wiesław Matuch.